witam Ciebie w ten piękny, ciepły poranek. Mamy dzisiaj przesilenie jesienne. Co to oznacza? No, kiedyś sobie nie zdawałam sprawy. I żeby to dokładnie poznać, trzeba wiedzieć, że jakaś niewidzialna siła najpierw podnosi się, wchodzi do góry, czasami bardzo wysoko, by zejść, a nawet spłynąć w dół. Czy można tę siłę zobaczyć? Tak, bo przybiera różne formy. Kiedy wchodzi do góry, zmienia swój wygląd, barwy. Jakie to jest fascynujące. Gdyby wszystko było takie proste, jak przejście przez most z punktu A do B, tak płynnie, życie byłoby naprawdę proste i właściwie takim powinno być. Co to za siła? Jaka potęga na wiosnę wszystko wznosi, osiąga cel, wydziela owoce. Jeśli chodzi o przyrodę, to łatwo się domyśleć, że to siła matki, światło żeńskości. Czy zauważasz ją także w innych aspektach tego świata? Czy wszystkie formy, co wznoszą się, odczuwają komfort? Robią to z łatwością? Wydzielają zdrowy owoc? A może szczyt sprawia ból? Być może nawet zamienia się w koszmar? Tu na szczycie wykształca się inny wygląd. Coś nabrzmiewa, mnoży się i porusza w dół. Często w zupełnie już innej postaci, powiększonej, pomnożonej, zarówno na poziomie energetycznym, jak i fizycznym, by zniknąć na jakiś czas i odpocząć. Czy formy, jakie powstają w ten sposób, także schodzą? Jeśli nie, to jaki jest tego powód? Właśnie dlatego, żeby to wyjaśnić, zapraszam Ciebie do obejrzenia materiału filmowego pod wspólnym hasłem Żeńskość w cyklach, dzięki którym otrzymasz ogrom wiedzy popartej nie tylko moimi doświadczeniami, jakie zebrałam przez wiele lat z zakresu tajemnic żywotności, zdrowia, relacji, finansów, co nazwałam ostatnio biologią bogactwa życiowego. Być może już wiesz, że robię to w sposób ciekawy, atrakcyjny, byśmy razem przy tym dobrze się bawili, ja i ty. Dowiedz się, czy takie wchodzenie na schody, na most, na górę, a także schodzenie ma głębszy sens niż tylko pokonanie odcinka od A do B? Prawdopodobnie domyślasz się, że można przełożyć to falowanie w górę i w dół także na inne aspekty życia. Jaką rolę tutaj ma żeńskość, święta żeńskość, ta czysta, krystaliczna miłość,
z której powstaje każdy wzór w naturze? Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że wszystko, czego doświadczamy, wynika z jakichś cyklów. Najlepszym, bo oczywistym przykładem tego jest, jak wspomniałam wcześniej, przyroda. Tu wszystko działa jak wielkiej precyzji, jako jeden wielki organizm, olbrzym, potęga wszystkości, w którym i my funkcjonujemy jako ludzkość ze szczególną swą rolą. Czy o niej pamiętamy? Co powoduje, nadaje ruch, że jest wybuch wiosny, dojrzewają owoce, ziemia rodzi? Jesienią zbieramy liczne plony z drzew i z pola. By w końcu zimą ziemia mogła odpocząć, zregenerować się i bez buntu wejść w kolejną swoją fazę, czyli następną porę roku. Jeśli założymy, że kobieta jest ucieleśnioną ziemią, a tak jest, bo chociażby pokazuje nam jej cykl zapłodnienia, ciąża i wydanie na świat dziecka, to już warto się zainteresować, czy czasem takie cykle funkcjonują także w innych aspektach ludzkiej działalności. Śmiem nawet twierdzić, że we wszystkich sferach naszej egzystencji. Ilu z nas już zastanawia się, jaka to siła wymusza na nas wstanie z łóżka, aktywność, dzielenie się i zmusza także do wypoczynku? Jedynym problemem człowieka jest to, że tylko on zakłóca ten rytm, falę, która płynie od świętego pulsu kosmicznego serca. Stworzył i ciągle dodaje nowe bzdurne zasady, prawa i dogmaty, coraz bardziej oddzielając się od tej wielkości. Lubisz łatwy i prosty przekaz informacji? Ja też. Zatem spodziewaj się, że tak wszystko przedstawiam, by było dostępne dla każdego otwartego serca. Dowiesz się, co zrobić, by płynęło do ciebie właśnie od tej wielkiej siły, z oceanu wszystkości, właśnie to, co ułatwia pełnienie licznych ról w teatrze życia. Jak pozyskiwać informacje od tego organizmu wszystkości, by zacząć żyć prawdziwie, bez martwienia się o cokolwiek, czyli umartwiania siebie. Bogactwo finansowe wcale nie świadczy o tym, że masz bogactwo życiowe. To są dwie różne sprawy, choć jedna drugiej nie wyklucza. Przykładem jest jeden z bohaterów filmu, który na siłę chce zatrzymać czas, a z doświadczeń gabinetowych wiem, że są to m.in. chorzy na stwardnienie rozsiane, czy ludzie, którzy ciągle wszystko fotografują. Tacy ludzie z reguły szybko odpadają z biegu życia. Darling. Mame? Na górze, kochanie. Świetnie. Uśmiechnij się ładnie.
Kochanie, spójrz tutaj. Chodź, Patryk. Ostrożnie, kochanie. Uśmiechnijcie się. Patryku, zdejmij czapkę. Uśmiech. Świetnie. Jesteśmy, kochani. Wszystko w porządku? Następnym razem weźmiemy windę. To 3000 metrów. Zostało nam tylko 1500. Zostań tu i trochę odpocznij, a ja wejdę wyżej i zrobię ci zdjęcie. Dokończę list Patryka. Poczekaj, mam jeszcze trochę kliszy. Możesz się trochę cofnąć? Wolałabym nie. Nieważne, wejdę wyżej. Już wystarczy. Weź to, kochanie. Ciągle mi przeszkadza. Przytrzymaj koniec dla równowagi. Nie przejmuj się, podziwiaj widoki. Tak, trzymaj. Nie ruszaj się, robię zdjęcie. Bo? Jaka jest ta największa tajemnica obfitości? Właśnie cykliczność i poddanie się jej, a także dzielenie się obfitością, która z tego wynika, ze szczerą radością. Bo czy zdajesz sobie sprawę, że większość ludzi tylko mówi, że żyje, nawet gdy dużo rusza się i je, osiąga różne cele? Troska o energię i formy to nie życie. To, co teraz Tobie przekażę, jest bardzo ważną informacją, którą zdobyłam nie tak dawno, gdy sama utożsamiałam życie z energią. Ono się zacznie, gdy pozwalasz wyciszeniu świętej żeńskości podpowiadać, inspirować. I kiedy idziesz za tą inspiracją, wówczas zaczniesz to przejawiać, czyli doświadczać siebie na liczne sposoby, z łatwością. A tobie się tak tylko wydaje, że to są twoje osobiste doświadczenia. Jednak to ta wielkość przejawia się przez ciało, o którym mówisz moje. To poprzez nie czuje, widzi, słyszy i raduje się. Najbardziej, gdy odczuwasz błogość. Właśnie wówczas mamy z nią największy kontakt. Michaelu, gdybym tylko mogła pokazać ci Indię. Słonie na ulicach. Ciociu? Wiem. Nie powinnam nawet sugerować, że mógłby ze mną pojechać. Ciocia powiedziała, że chętnie by mnie wzięła. To wykluczone, kochanie. Tato, zgadzam się z matką. Wiesz, jaki masz problem, mamo? Ty nie żyjesz, żyjesz, żyjesz. Życie to bankiet i większość ofiar umiera z głodu. Jedno musisz zapamiętać. Szkoła zaczyna się po święcie pracy. Musisz wrócić do tego czasu. Oczywiście.
Święto pracy. To chyba w listopadzie. Sama zaczęłam już bardziej żyć zgodnie z pulsem biologii i bawić się tym, zwłaszcza po obejrzeniu tego fantastycznego filmu Ciocia Mamę, którego daję kilka fragmentów. Częściej, a nawet niż dotąd, pewniej przyglądam się w sobie, czyli przyglądam się sobie, a nie jak dotąd innym. Jaka korzyść z tego? Przestajesz potrzebować lustra zewnętrznego, by się przeglądać i rozpoznawać zgodnie z rezonansem swoje zalety i wady. Jedyne lustro jest we mnie, a ono doskonale pokazuje w obrazach i odczuwaniu, ile pola mam jeszcze do oczyszczenia, ile radości doświadczam i ile produkuję, czego produkuję, czy bryłki lodu, czy tęczę. Tak właśnie pokazuje osobiste lustro, gdy jestem obecna w sobie. Zdolność ku temu pobudzam już od wielu lat. 12 września 2018 roku prowadziłam na ten temat spotkanie w Bydgoszczy. W związku z tym, że spora grupa osób nie mogła z różnych względów uczestniczyć w nim, poczułam, że jest wskazane, by puścić w świat ten cenny materiał. Po kilku dniach od tego wydarzenia spotykam się z Anną, gdyż przyszły refleksje, by jeszcze bardziej wyjaśnić i pogłębić to zagadnienie. Elżbieto, takie hasło biologia życia, o co chodzi, od czego to się zaczęło, ten pomysł na spotkanie o biologii życia? To do mnie przychodzi całe lata. Biologia życia to właściwie pokazuje też mi numerologia. 7 dni stworzenia świata i na tej bazie co kolejno przy jedynce się dzieje, przy dwójce, przy trójce. I to jest w nas zakodowane, nawet jak w to nie wierzymy. Następnie ta biologia życia, no jeszcze wiele takich jest aspektów, ale powiem, od jakiegoś dłuższego czasu mam książkę u siebie Funkcja orgazmu Wilhelma Reicha. Ja pierwszy raz o nim usłyszałam, właściwie czytałam, i to było może z 10 lat temu. Jak jest coś dawno, to zawsze mówię ponad 10 lat temu, bo to tak trudno policzyć lata. W książce Dłonie pełne światła. Może nawet dalej, bo Dłonie pełne światła kupiłam gdzieś 95 rok, no to już trochę będzie. I wtedy mnie on zafascynował, bo tam pisze Anna o tym, że przełożył psychologię, przełożył do ciała, do funkcji ciała i do gruczołów dokrewnych dołożył psychę. I pokazał takie to, że to jest wielowymiarowe. To już było pierwsze takie. No, Barbara Ambrenan też duży podkład dała na tą biologię życia, na cykliczność. No, kolejne zajęcia Huny, tutaj też mam parę obrazków z Huny, to pokażę, kiedy malowałam wiele lat temu. Tak naprawdę zaczęło się wszystko, możemy powiedzieć, od punktu zero. I teraz wiesz, Anno, że często mówimy, tak, zero, co to jest zero? Kalendarz Majów mówił o punkcie zero. To, że nasza planeta ma dojść do punktu zero. Co to znaczy? Ja przez całe lata miałam inne pojęcia tego zero.
jednak, jak naukowcy mówią, jedni, że wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu. Tak, był stan nic, stan zero, kumulacja jakichś sił i wybuch. Ja dodam więcej. To się dzieje non-stop i o tym mówi nam biologia życia. To nam mówi cykliczność. Każde podnoszenie się fali do góry to jest wybuch. To, co od dłuższego czasu, Anno, mówimy i to, co ja dostałam w katedrze, pamiętasz, jakie słowa? Było wielkie wyciszenie w katedrze. Cisza idealna. Stan, możemy powiedzieć, zero, nic. I przychodzi inspiracja, jak mają wyglądać zajęcia lipcowe. I tam otrzymuję właśnie, to dopiero później sobie uświadomiłam, Aniu, słyszałam tam głos, że ja wielka, kiedy wychodzi z wybuchu, to jest inspiruje, kreuje, kiedy mam wizję, jak to ma być, wyglądać i wykonuje wielu. Tu byśmy mogli dyskutować, ale podawałam wiele przykładów na to, co to znaczy. Wykonuje wielu fizyczności, ale i na poziomie energetycznym. I cały wszechświat ze sobą współpracuje. To jest jako jeden organizm. A na końcu, co dostałam, kto to robi? Kto kreuje? Czarna Madonna. Czarna Madonna. Inspiruje, kreuje, wykonuje wielu. Czyli i tu już byśmy, i to będę omawiała, tą cykliczność w innej sferze. W sferze cykliczności, jakie mamy sfery? Najbliższa nas. Nasze ciało. Oddech. Najbliżej nas to jest oddech. Każdy wdech, każdy wdech. Podnosi się coś. Jest sfera gromadzenia. Wykorzystuje tą energię. Fala odprężenia wydechu i cieszenia się tym owocem i taki bezdech, chwila, nic, stan zero, stan wody. I dużo o tym mówiłam, że tak naprawdę problemem planety i Ziemi jest brak wody. Brak umiejętności wchodzenia w głębie. Podstawowy rytm, pierwszy nawet, pierwszy, żeby cokolwiek mogło się zaistnieć, no to musi być wdech. Potem małe wstrzymanie może być. Wydech. I niektórzy żyją wdech i wydech, wdech i wydech. Tak samo funkcje życiowe. Wdech i wydech. Plan wykonania, plan wykonania. Tak? No to załóżcie ten schemat dzisiaj, co ja przedstawię. Jak zastanowicie się, czego nie mam, dlaczego jest jakaś choroba, to zawsze szukajcie zaburzenie tego rytmu. Cokolwiek jest za długo, co my przetrzymujemy, to będzie nieszczęście. Czyli tu mamy wdech i wydech. I zakładam, tu powinno być źródło, ale ja nie dochodzę do wypoczynku, nie dochodzę do głębi, nie robię sobie nawet krótkich medytacji. Nie wchodzę w siebie w głowę, nie wypoczywam, nie rozluźniam się. Spłycam coraz bardziej i wydarzenia życiowe mi tak sprawiają, że ja nawet nie mam czasu na czas dla siebie. I jest, zobaczmy, tu idzie i fala idzie tu idzie fala. Nie ma tej fali wody, nie ma wody. Nieszczęściem naszej planety jest bardzo dużo wód. Ale jednym z powodów jest, że są wody słone, to jest tam bardzo mały procent mamy wody pitnej i w kobietach nie ma wody tak naprawdę. Prawdziwa kobiecość to woda. Męskość to powietrze i owoc i to i lato i to dominuje, ogień i powietrze. Jedno powietrze daje płomień, tak, ogień nasycza.
Nie ma ziemi i wody. Generalnie nie ma wody tak naprawdę. I teraz widzimy brak wody i tu mamy, zaczyna się pas. Czyli pierwszy rytm nasz oddech, drugi rytm to rytm dnia. Tak? Też mamy, jest noc, powinien być idealny wypoczynek, stan zero, wchodzę w stan krystalicznej miłości, tak? Bo wszystko się zaczęło od stanu wody, krystalicznie czystej miłości, od źródła, możemy powiedzieć. Budzę się, wznosi się czas do północy, do zenitu, do słońca. I tu mamy, wszystko się podnosi w nas, energia podnosi się w nas. Dobry czas właśnie na inspirację, na kreację, energia. Po południu ona nam trochę już spada, nawet po południu często ludzie czują znużenie, zmęczenie. I to wyciszenie, aby tu kawę kolejną, batoniki, tak? Różne rzeczy, żeby sobie, a nie jeszcze na siłowni, a jeszcze pobiegam. Zaburzam ten rytm spokoju, wyciszania, by zejść do zimy, do ziemi, do stanu nic, czyli do źródła. I błędem jest w południe medytować. Kiedy się podnosi energia, a medytacja na uważności to jest raczej właśnie te spadanie, wyciszanie. I oglądanie filmu, wiem to po sobie, bo praktykowałam medytację na koniec dnia i do południa, w południe, po południe, różne fazy, w różnych cyklach dnia. Najlepiej uwielbiam, nawet sam mąż też mówi, przed spaniem, żadna telewizja, żaden komputer, tylko wchodzimy sobie w medytację, ja prawie śpiąca idę spać. Bo tak naprawdę noc kiedyś wystarczyła do wypoczynku. Zgadzasz się, Adam? Nasi rodzice mieli mało zajęć. Jeśli to taki rytm bardzo nudny, byśmy powiedzieli. Mało wydarzeń, mało świat od nich wymagał. Natomiast teraz jest tyle zadań, że noc już jest sama. I teraz jeszcze tutaj też, czy możemy powiedzieć te 7 dni, jak niektórzy mówią, siódemka jest na zatrzymanie. Sobota jest na właśnie taki dzień wypoczynku, przygotowań do niedzieli, takiego schodzenia, by w niedzielę przyszedł stan zero i wybuch, jako coś pierwszego pojawiła się inspiracja już od poniedziałku. Natomiast za mało, jeśli ktoś codziennie nie daje sobie czasu dla siebie, bo nie kocha siebie, a jak nie kocha siebie, to nie ma na sobie uważności, tylko jest uważność tylko na świat zewnętrzny. W związku z tym, znowu sam weekend, walczyliśmy o sobotę, niedzielę wolne. Czy on jest wypoczynkiem? Nie. Znowu intensywny, znowu markety, zakupy, goście, alkohol, jedzenie, pieczenie. Gdzie jest wypoczynek? I wiemy, nie da się, wiele osób w gabinecie mówi, ja nie potrafię wypoczywać w sobotę i w niedzielę. Ja nie potrafię się rozluźnić. I ja wiem, co oni mówią, bo wiele lat temu mieliśmy, no tak około 25 lat temu jeszcze, mieliśmy firmę z mężem dużą, 20 ludzi. I tak zwłaszcza na początku, ja generalnie się mało angażowałam, bo byli ludzie. Natomiast było dużo stresujących sytuacji, to kontrole, to z ludźmi też różne, nie byłam jeszcze taka wyciszona jak teraz. I poszliśmy na Sylwestra, Anno, do 12 w nocy i ja nie mogłam się rozluźnić. Mimo tańców, mimo jeszcze wtedy troszkę wódeczkę piłam, czy wino, już nie pamiętam, ja do
dopiero po 12 ze mnie spływało napięcie. To ja teraz wiem, co ludzie mówią, że po napięciu całego dnia on jest w stanie tylko iść na siłownię. To jest kolejne wyczerpywanie energii. Ale to go chociaż rozluźnia, mówi potem jak siedzi, bo nawet jak idziemy na spacer, to już dobrze jest sobie potem poobserwować ciało. To co popularnie mówi się medytować, wpaść w taką drzemkę. I tu mamy wir, który jest na różnych poziomach głębi. Może iść w głąb ziemi, a może ten wir iść do gwiazd, tak? Bo my wiemy, że łączy nas w odpowiedni moment źródło w nas, w powiecie łączy ziemię, centrum ziemi z centrum nieba, czyli z gwiazdami. A jeszcze idąc za tym, mamy cykl tej dniowy, siedmiodniowy, mamy cykl tych pół roku. Mamy cykl roku. I by dobrze było, tak jak mówię, co siódmą godzinę odpocząć, co siódmy dzień odpocząć, co siódmy miesiąc odpocząć. I teraz, ja pamiętam, 7 lat byliśmy bez urlopu, to mój problem polegał na tym, to moje ja się ciągle dopominało i ja miałam przez długi czas, nie mogłam sobie z gardłem poradzić. Żadnych leków nie brałam, ale było tak w nocy, tak? A dopiero jak weszłam i porozmawiałam z sobą, bo z każdą formą nas można rozmawiać, to dopiero urlop, no to były negocjacje. To minęło, pojechaliśmy wtedy do Grecji na urlop. Ale jeszcze chcę powiedzieć odnośnie wypoczynku, jeśli tak jest rzadko, że wypoczynek, to, bo przesilenie robimy, zawsze jakaś fala tego rytmu jest wydłużona, fala rytmu podnoszenia jest za długa, fala trzymania jest za długa, fala odprężania też może być za długa. Czyli każde naruszenie rytmiczności powoduje problem, ból, chorobę, biedę, straty. I tak naprawdę nawet jak myśmy sobie robili te krótkie takie wypady z mężem po 7 dni, to powiem tak i na pewno ty też tak stwierdziłeś, że 7 dni to jest minimum, żeby się zahamować po wielu miesiącach zmagań w tych mętnych wodach życia. Tak? 7 dni to jest minimum. I dopiero potem możemy mówić o wypoczynku. A kto nie umie wypoczywać, nie będzie miał obfitości. I właśnie ten cykl biologiczny to jest komunikacja, to jest przepływ i wszyscy, co się marketingiem zajmują, koniecznie trzeba zbadać, na czym polega rytm biologiczny życia, jeśli chcemy mieć bogactwo życia i taka jest hasło przewodnie, Ania, tego spotkania naszego, tak? Bogactwo życia. Tak, mówisz o tym, że tak sobie pomyślałam, jeśli cykle, to czy my potrzebujemy czasu? No właśnie, na wszystko, to znaczy tak, umysł potrzebuje na wszystko czas. Czasu w sensie przestrzeni nie. No właśnie, czym jest czas? Posługuje się nim, nie mając do końca pojęcia. To jest biologia przyrody. To możemy powiedzieć czas. Czas do 12, słońce w zenicie, po 12, zachód słońca. No kiedyś ludzie tylko obserwowali gwiazdy i potem, no jak kur zapiał, to wiedzieli, że trzeba wstać. Jak szarówka się robiła, to już my teraz żarówy robimy, coraz silne żarówy, telewizory i to wszystko jest bombardowane, zamiast tu wyciszać się nam, żeby doszło do stanu zera. A potem nie ma inspiracji. I wtedy, co się dzieje, kiedy nie ma inspiracji, Ania? Na ślepo. Dużo wiedzy, dużo nauki, dużo dyplomów musi być.
afirmacje, modlitwy nie ma mnie tak naprawdę w sobie. Czyli cykliczność, nawet jak zobacz, idziemy, zbiera się ta energia na cel. Mały cel to on często szybko się realizuje, ale mamy duży cel. I już bym chciała podpisać umowę, już bym chciała to, już bym chciała pieniądze za to, co tworzę. Ale tu ma się dużo zgromadzić energii, żebym ja ten owoc zobaczyła. Czyli im większy cel, im więcej potrzebuję energii i chyba tu jest Ania też kopu, o ilość energii chodzi. No bo na cel i wtedy ten czas, mówimy czas, no operujemy czasem, mamy zegarki, wszyscy mamy kalendarze, więc póki jest ten czas, to się określamy. I numerologia, dopóki jest, no jest energia kształtu, energia liczby, możemy wszystko bić w czambu, nie lepiej z tego korzystać, wiedzieć, ta mądrość, to kiedy tą wiedzę za korzystać, tak? No bo mogę ciągle, bo są ludzie, i znamy takich, Aniu, że tylko gromadzi wiedzę, tak? To jest to przyjmowanie, gromadzi do swojego zbiornika i puchnie, i nie tylko w ciele fizycznym, i chodzi taka bomba nabuzowana. I tak jak po co ich dotkniesz, to już dlaczego boli? To nie tylko uraz. Ona ma wiedzę, że niewłaściwie robi. I kiedy ty coś to mówisz, to od razu poruszenie. Zraniłaś mnie. Jak ja cię zraniłam? Co ja zraniłam? Jeśli ktoś jest taki nabuzowany, no to go łatwo zranić w jego pojęciu. Jego balon jest wielki. Jego balon, jego historia, jego wiedza. I to też jest zatrzymanie w cyklu, jeśli jest tak jak oddech. Jeśli nabieramy powietrza, to za chwilę trzeba będzie wypuścić. Mm-hmm. Więc jeśli nabieramy wiedzy, to wykorzystajmy ją. Bez tego po co nam ona? Wilhelm Reich przez wiele lat badania problemu psychicznego pacjentów udowodnił, że nabrzmiała energia w ciele, która służy życiu, pęcznieje w nadmiarze, bo jest zatrzymywana już w dzieciństwie. Powoduje poważne następstwa psychiczne i zdrowotne. Są to wszystkie nerwice, psychozy, neurozy, natręctwa, tiki nerwowe, i nawet samobójstwa, a także to, co jest nagminne, masochizm. Bo jedyny sposób jej uwolnienia wydaje się tylko przez nakucie tego balonu, czyli tego, co nabrzmiałe. A dlaczego tak się dzieje? To jest wynik wprowadzenia wstydu w nas, poczucia winy z powodu wmawianego grzechu. No, według mnie w zdecydowanie gorszym położeniu były pod tym względem i to przez całe wieki kobiety. Reich za swoje publikacje no, był szykanowany, spotkało go wiele nieprzyjemnych konsekwencji, z wydaleniem nawet ze Stowarzyszenia Psychologów, włącznie. Do dzisiaj temat energii żeńskiej, życiowej, zwanej często seksualną, która kumuluje się w łonie, jest ukrywana przez specjalistów od dziedzin zdrowia. Kiedy studiowałam tę wiedzę, dotarła do mnie pewna zależność, różnie dotąd tak połowicznie interpretowana. Tak popularne nacinanie ciała, przekuwanie, kolczyki, szczerzenie głowy na łyso lub bardzo krótko. Dlaczego? Bo coś przeszkadza.
Ten ktoś nie wie, o co chodzi, wie jedno, czegoś się pozbyć, a na kucie na jakiś czas daje ulgę, bo no, podobno jak złamana kość, bo z balonu coś uchodzi. Kiedyś nie miałam o tym pojęcia, a na początku kariery zawodowej trafił do mojego gabinetu młody mężczyzna. Był bardzo dociekliwy w tym, co robimy. Musiał wiedzieć wszystko w szczegółach. No, był to prymus jako magister chemii. Jednak dokuczała mu samotność, był bardzo zagubiony. Wiele pomocy, to co wiem, otrzymywał od brata. Wydawało się, że po każdej wizycie, a było ich kilka, wraca radośniejszy. Niestety. Chyba udawał, bo popełnił samobójstwo jako masochista. Naciął ciało trzykrotnie i po zdarciu odzieży całkiem nagi został znaleziony w lesie. Ten fakt, badania Reicha i to, co obserwuję wokół, pozwala mi wyciągnąć poważne wnioski. Kiedyś mówiło się jednym zdaniem: takie postępowanie jest brakiem miłości do siebie. I tak, i to jest prawda. Jednak teraz wiemy, co stanowi tego podstawę. Wiedz, że szanuję Twoją wiedzę i doświadczenia. Nie mam zamiaru z nikim rywalizować, walczyć. Jedno jest pewne, że z czasem każdego z nas postrzeganie się zmienia. Mniej już chcemy edukować innych czy przestawiać na inne tory. Jeśli podoba się Tobie treść i ten przekaz, proszę, napisz, poleć innym, daj łapkę. A i ja Ciebie wówczas zobaczę. Zapraszam także na ciąg dalszy o biologii życia, przyczynach niepowodzeń i sposobach uwalniania tego napięcia dla radosnego i bogatego doświadczania. Serdecznie dziękuję.